Cześć, siemanko. Tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek serii Mafia 2. No i tak jak w poprzednim odcinku, zabity został niestety Henry, a my sobie kontynuujemy historię w 14 rozdziale, tak żeby jakoś skombinować kasę dla Bruna, czyli dla gościa, od którego pożyczyliśmy kasę. W zasadzie pożyczył Henry, ale z racji tego, że byliśmy jego współpracownikami, no to teraz my musimy ją oddać. A skąd ją weźmiemy, tego nawet ja nie wiem, bo totalnie już zapomniałem, co się teraz będzie dziać w mafii. Póki to Joe wstaje, standardowo. I telefon dzwoni, oczywiście, czyli można powiedzieć, że również standardowo. Vito, you ready? Does it sound like I'm ready? You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find it laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit. Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry. Didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. Okej, okay, czyli mamy mniej więcej już namiar, co będziemy robić. Robota od Ediego, dobrze płatna. Broń, z tego co wiem, jakąś tam mam. Także miejmy nadzieję, że będzie to coś naprawdę fajnego. Hey, what's with the fancy wheels? Eddie gave it to us just for this job. Nice, eh? You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Nothing a bottle of scotch couldn't fix, though. No i wsiadamy. Jedziemy do... na Greenfield, czyli tam, gdzie kiedyś mieszkaliśmy. O Jezu, jak to ma przyspieszenie. Dobre! We're just gonna drive there, pop some guy and drive away. Should be a piece of cake. Why? Oj, korki, ale chyba nie będziemy czekać, prawda? From another city, unfinished business. He gave me this envelope with all the instructions. Said it's gotta be clean and it's gotta be today. I teraz gazo. Why the hell doesn't the other family just do it themselves? Eddie said they've been looking for this guy for a while. Ale przyspieszenie to ma boskie. That if it ain't done right away, the guy's gonna disappear. Nie powiem. Here's a picture. What did this guy do? Says here he ratted his family out to the feds. Guy's got it coming. Wait, if he cooperated with the feds, that means he was under protection, right? Źle pojechałem, ale dobra. Żebym przypadkiem nic tutaj nie zrobił. Nie, pewnie mnie poprowadzi tędy, bo Greenfield jest... Gdzie jest Greenfield? Greenfield jest... tutaj. A, dobra, tu jest. We're getting paid a few grand for the job, so it's more than worth the risk. Man, if you say so. Hey, we need every penny we can get right now, right? So, after we finish this job, we'll split up and look for other one. Says here they want us to give him a message before... Kurde, tak się... słucham sobie tych dialogów i też nie ma za bardzo jak gadać teraz, bo oni sobie gadają, a ja ich po prostu przekrzykuję, tak jakby nie. Last chink we saw was delivering egg foo young. You get it? I think I am some kind of retard. Jury's still out on that one, pal. Just making sure you don't slip up, that's all. Ale bryka jest przednia, no kurde, 80 i jeszcze przyspiesza. Patrzcie, stóweczka. 300 zajebistość. Tu się ładnie teraz rozpędzimy. Na moście. Tylko żeby mi drogi nie zajechał, bo tutaj to oni lubią właśnie tak zajeżdżać tą drogę. Patrzcie, stóweczka, zobaczymy co teraz. Leci dalej, szalony. Dobra, czas na zwalnianie. I hamulce też ma niezłe. Dymek jak jasna cholera, ale... Jest i moc.
Jest i moc. Greenfield, dobra. Czyli gdzieś już tutaj będzie mój cel. I skręcamy. Ojojojojoj, źle obliczyłem odległość totalnie. No i zobaczmy, co tutaj mamy dokładnie zrobić. Oprócz tego, że mógł go sprzątnąć. Ładny domek. Nie, tutaj na pewno coś pójdzie źle. W mafii zawsze coś pójdzie źle. Kurde, miły dziadziuś. Yes? Mr. Salieri sends his regards. Okej. Póki co... Dostać z shotguna, ze strzelby, z takiej odległości... Ja pierdziele. Flaczki wszędzie powinny być. Nie wiem, czemu zakręciłem. O, fuck! Gdzie my pojechać ogólnie? Oprócz tego, że może do jakiegoś sklepu tego. Aha, dobra. Gliny przed nami. Hey, I almost forgot. Eddie paid me in advance, so here's your share. O, jest trzy kafle, ale to i tak. The Kingston, no to pięknie pojechałem. Ziomeczki, ogarnijcie się. Tamten sobie czeka na mieć na górze. Ale mi macha tam odleciała. Jeb! Jeszcze zabiły gościa. A jakbym ja to zrobił, no to zaraz byłoby ohohoho. Mamy go zabić, nie? Ale zaraz powinniśmy ich zgubić, także... Fuck! Dobra, nic nie zrobiłem. Good luck getting your hair for the money. Come by my place when you're done. Okay, I'll see you later. Ja wcale tego gazu tam nie dawałem. Cholerka. Tak zostawił mnie sam Joe bez jaj. No nie, ja tego nie przeżyję, nie ma szans. Tym bardziej, że o jakieś głupie tekstury nawalam. Patrzcie co za debile, no. Ogarnąć się, chłopaki. Dobra, zabili mnie, zaraz jeszcze raz się, wiecie, wznowi i będzie git. No, od razu teraz, pyk. Więcej tych rzemeczków. Jezu, chciałem tak ładnie skręcić. Ale jak zawsze mi nie wyszło. Ohoho. Prosto w główeczkę. Ale tutaj tych słupów nawaliło. Nie no, naprawdę, ogarnęlibyście się, chłopaki. O, shit. Dobra, teraz tylko jeszcze może jechać sobie do serwisu i się naprawić, znaczy zmienić ogólnie rejestrację. Czy oni będą tutaj teraz skręcać, bo jak nie, to byłoby git w sumie. Dobra, pierwszy nie... z cholera skręcają, fuck! Tutaj tylko ich zgubię sobie. I do serwisu bym chciał pierw. Gdzieś tutaj, pamiętam, go mijałem. Kto mnie by zobaczył?
Dobra, jest tutaj. Okej, zmienimy rejestrację. Video, just tell me what you need. Dobra, naprawimy, dobra, może naprawimy sobie. Ale zmień felgi, tablicę, o. For you, no problem. No, coś tam na pałę się zmieni. There you go. I dobra. Appreciate the business. No i mamy jak nówkę samochód. Przebierać się nie musimy, bo i tak mnie nie rozpoznają. Pedały. No więc ciśniemy do Kingston. Zapytać kogoś tam, Bruce'ego, czy jak mu tam jest. Czy ma dane za jakąś robotę. A znowu się pięknie ciśnie samochodzikiem. Ziup. Na pewno dobrze? Nie, no dobrze. Co jest? Tak szybko mnie rozpoznali? Nie. A kiedyś pamiętacie? Jak byłem niby poszukiwany jako osoba, no to jakoś mi dosłownie nie mogli rozpoznawać. A dzisiaj co? A dzisiaj od razu nawet przez lusterką mogli mnie rozpoznać. Cholera. Dziady. A, nie doszło do końca, na szczęście. A, no. Dobra, myślałem, że już spadnę. Tutaj można pokazać, co mamy w silniku, co mamy pod maską. Pod warunkiem, że zaraz nie będę gdzieś skręcać. Ale że skręcam, to trzeba zwolnić, zjechać i w ogóle. Standardowo tutaj do portu. I miejmy nadzieję, że będzie jakaś robótka. I nie będzie to przenoszenie tych. Przenoszenie puszek. Nie puszek, tylko pudełek. Dobry. Wesoły kostek, można? Hey, thanks for coming by. I knew I could count on you. What for? Frank's organizing a sit-down with the other bosses, and he took almost all my guys as bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset, and they're threatening to strike. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them, and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough. Right, Steve? We'll see. On to by tylko ja, ten grubas. Oj, nie mogę biegać. Mogę mu za to strzelić w łeb. Kurde, zaczął się przycisk. Znaczy, nie mogę, wiecie. Muszę iść tak. No. All depends on how the negotiations go. Just let me do all the talking. I don't need just opening your mouths and proving how stonages are. So, what's the problem here, fellas?
We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See, I told ya! Easy does it, Vinny. We want to do this peacefully. We bust our asses day in and day out for this fat fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over just like he did John. Lower your voice now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who are you calling a deadbeat? A crate fell on the poor guy while he was working. For you. Broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you get back to work before somebody else's hands get broken. You goddamn bastard! You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please, put it down. We don't want no trouble. Don't look that way to me. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next 10 minutes. You see, Vito, all they do is bitch and moan. Vito? You're Skeletor's boy, ain't you? Your dad used to talk about you all the time. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old man? Shut your fucking mouth right now. Don't listen to him, Vito. He's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? They're just trying to get under your skin. Derek? Hey, stop pointing that gun at me. Why don't you ask him how your dad drowned that night? We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. And all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? Are you nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We've known each other for a long time, Vito. Think of all the things. Were you all wet, Steve? You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. Come out, shut! Vito, you swore an oath. I was there. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. Grubas. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. Your dad. Not right now. I gotta get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. No, to idziemy zabić paślaka. Okay, the odds are even. Now let's teach that fat fuck a lesson. All right, follow me, guys. Przeładujmy najlepszą broń. I napierdzielajmy. Vito can handle himself. So let's go, we got your back. Jeszcze tam jeden sobie poszedł. O, ten! Ten ziomeczek, lama pieprzona. Ale to ma odrzut, Jezusie. Ojej! Dobra, ten już sobie padł. Ten zaraz sobie też padnie. Ten też. Oberwał ładnie, ojej. Teraz na nim się troszeczkę zregeneruje życie. A tu jesteś, siomeczku. Dobra. Oj, kapeluzik spadł, Oj, ktoś się zawiesił, zaraz ktoś spadnie. No dawaj, spadaj. Come on. Poczekajcie. Kurde. Czekajcie. To trzeba ogarnąć. A się nóżka zawiesiła. Cholera, no. Co za ziomeczek, no. Ale wiecie co, zrobię sobie screena na pamiątkę, bo takich sytuacji naprawdę nie ma dużo. Czymś to było screen? F12, nie? W Steamie. Cholera, chyba nie działa. Lipa. W takim razie... No dobra. No to chrzanić to. Idziemy do Dereka. Tu? O, fuck. What do you think of Theo? You think he could just fucking do something like this?
Już się wszystko spali. A przecież to jest twoje, ziomeczku. Zabił swojego gościa też, także. Biegnie, biegnie, biegnie. Postupce, postupce. O fuck, z drugiej strony teraz wyjdzie. No, no właśnie, kurczę. Przeładowywał. Dobra, zaraz zaczniemy jeszcze raz, także nie ma bólu. Nie, od tego momentu. Powinien paść. No to masz problem, gościu, że mi nie ufałeś. No, naprawdę. Ten Derek już tam strzela. Ale zaraz przestanie. Cześć, cześć, cześć. I po tobie, gościu. Żyj, mój ołów. O, dostałem. Ale on też dostał. I to centralnie. Gdzieś tu jest, o jest. Znowu kapelusik spadł, no jaka szkoda. O, jaki odrzut. The fuck. Dobra, mamy amunicję Thompsonową. Także zajebiście. No i znowu kierujemy się tutaj do biura. Uuuu, to było głupie, że tutaj aż poszedłem. Cholera jasna. A trzeba się naprawdę pospieszyć, bo już jest późno. Przepchnąłeś mnie, lamo skończona. Jejciu, nie mogę paść teraz, nie mogę paść. Po dereczku. Po gościu z kapelusikiem, tym razem spadł idealnie. Teraz jeszcze tamten. Powinien dostawać. Ale wiadomo, granie, żadna gra nie jest doskonała. Jeszcze tylko ten. I dobra. Jakaś broń, nie wiem, amunicja nie będzie, nie? No dobra. Chociaż nie, była gitara. Padaj, no padaj! Dobra. A mój samochodzik czeka na mnie, czeka. Ciekawe, czy da się wejść tutaj przez górę. Powinno się dać, no bez jaj. Ale po co? Chłopaki, chodźcie ze mną. Fuck, leci. O! Za dużo wybuchów, za dużo pościgów. Który taki mądry? Tu jest jakiś ziomek. No nie, cholera jasna, by ich... No.
Dobra, dokończymy ten moment w następnym odcineczku. Także to byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.